Warszawska średnica 2050. Witam was tutaj, cześć Jansnosz i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Tym razem obok średnicy, obok zachodniej i obok właściwie tej części kolejowej, ale pozostajemy w kolejnictwie, bo możemy dzisiaj zobaczyć STP SKM Szczęśliwice, czyli Stacja Techniczna Postojowa Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Tak ona się prezentuje oto i z powietrza. I zaraz też zobaczymy, jak wygląda na dole, z tych wszystkich hangarów, obiektów, myjni i tak dalej. Najpierw parę zdjęć z góry, żebyście mogli się mniej więcej zaznajomić, jak wygląda ten obiekt. On jest oddalony. Jeśli coś muszę przyznać, to faktycznie dojazd do tego STP jest tutaj naprawdę tragiczny. Jeden autobus dojeżdżający, jazda pod rylince i jak pada deszcz, to jest nieprzyjemnie. No ale SKM niestety na to nie ma zbytnio chyba dużego wpływu, chociaż nie wiem, do kogo należy ta droga. Co nie zmienia faktu, że i tak STP naprawdę robi wrażenie, ale o tym też jeszcze powiem w trakcie całego filmu. I przejdźmy sobie na dół, czyli schodzimy na dół i jak to wygląda. Proszę bardzo, to jest hangar, tak wyglądało podczas dnia otwartego, podczas dni transportu. W ten sposób mogliśmy zauważyć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Będziemy szli w całości z tokiem tej wycieczki. No i widzimy, to jest hala serwisowa główna, nowa, wyremontowana. Tutaj właśnie teraz widzieliśmy te tak zwane, znaczy nie tak zwane, tylko dmuchawy, dzięki którym są kurtyny powietrzne i nie wpada z starej części, którą właśnie teraz widzimy, zimne powietrze, bo tam jest o wiele chłodniej, a w tej nowej części to właściwie jakbyśmy byli w obiekcie zamkniętym. Całkowite ciepło, nic, żadnej różnicy w temperaturze niż w pomieszczeniach zwykłych nie odczuwam. Po prostu jest czysta przyjemność. Naprawdę nie wiem, jak mogli wcześniej w takich warunkach pracować w tej starej hali, no ale tak było. Dobrze, dochodzimy do automatycznej myjni. Tu parę ciekawostek wam powiem o niej. To jest jedna z SKM-ek, biała akurat. Tutaj możecie teraz zobaczyć drugą, która już została umyta. Ta myjnia jest w całości automatyczna, w całości myje. Pociąg z przodu, z tyłu, z góry nie, bo wiadomo, od góry jest zasilanie i tam jest zbyt dużo elektroniki, żeby to można było zrobić automatycznie i ono jest robione raz na jakiś czas ręcznie. Natomiast co jest ważne, to każdy pociąg musi być dokładnie zeskanowany, obliczony, wszystko zrobione, żeby mógł tutaj wjechać na tą myjnię i być idealnie umyty, bo nie można ich porysować, a każdy pociąg ma inną budowę pudła, na przykład przód. Dobrze wiemy, że każdy przód SKM-ki jest zupełnie inny. Każdy model po prostu inaczej wygląda. Tu widzimy, jak myjnia się włącza. Film jest przyspieszony chyba, ta część czterokrotnie, więc ona o wiele wolniej to jedzie. Przyspieszyłem, żebyście nie musieli tego tak długo oglądać. No ale jak widzicie, naprawdę całkiem nieźle wygląda i tu dzięki tej kalibracji właśnie widzimy, jak idealnie podjeżdża. Powiem wam, że ta myjnia naprawdę robi wrażenie. Akurat byliśmy podczas tego okresu, kiedy to było myte, ale z tego co widziałem, to w zależności od godziny i pory dnia, w której było się na SK, na tej stacji STP, to różne rzeczy można było podziwiać. Tutaj są tory, na których SKM-ki po prostu się zatrzymują i czekają na kolejne kursy. Tak zwane pętle nocują. Tak to można by właściwie nazwać. No i możemy pooglądać, jak one tutaj stoją. Jest tutaj naprawdę duże torowisko i w przyszłości to torowisko będzie jeszcze większe, bo tam jest dużo elementów jeszcze, które są ze starych obiektów, które tutaj były wcześniej przez SKM.com, bo druga STP, która się znajduje, jest no, po drugiej stronie całkowicie za Warszawą Wschodnią, także tak to wygląda. No i to tutaj jest, ma tutaj jeszcze potencjał na rozbudowę. No i właśnie a propos rozbudowy i historii trochę wam powiem, a mianowicie tam był taki jeden element na końcu, gdzie były no wisielce, że tak powiem. Teraz możecie zobaczyć mniej więcej, to było gdzieś w tym rejonie, jak słyszałem z opowieści tutaj przewodnika, który nas oprowadzał, gdzieś w tym rejonie mniej więcej, ja nie widziałem tych słupów, słupy zostały i to było właśnie z okresu II wojny światowej, jak Niemcy wymordowali
dużą część populacji, która mieszkała wtedy w Polsce. No i tak, wracając do SKM-ki i mniej historii, w ogóle te budynki bardzo ładnie wyglądają, wchodzimy do kolejnego hangaru, też serwisowego, to już taki jest główny, w którym sobie wejdziemy na pomosty. Jeśli coś inaczej się nazywają, to napiszcie mi w komentarzach, bo mogę pomylić tutaj słownictwo. Tak czy siak, widzimy tutaj, z góry przeszliśmy się w całości, oczywiście BHP zostało w całości zabezpieczone i zachowane, bo szyna, a konkretniej linia napięcia, była wyłączona. Zresztą widzimy też pantografy są zdjęte i nie da się w ogóle wejść na taki pomost tutaj, bo jest to dosyć mocno zabezpieczone i szyfrem, i kod, i bezpieczeństwem, że nawet jeżeli zna się szyfr, to jeżeli jest włączona sieć, to się nie otworzy. Także to jest tutaj bezpieczeństwo, pełna klasa. Zresztą to całe wygląda, jakby to było powstało parę miesięcy temu. To już ma parę lat. Ale jest naprawdę bardzo nowe, to wszystko wygląda. Zresztą ta mainia też jest nowa, automatyczna, którą widzieliście. Można zobaczyć przy okazji z bliska, jak wyglądają pantografy, ale jeszcze za chwilę wam trochę wrzucę zdjęć, więc będziecie mogli pooglądać trochę z bliska. Dobrze, teraz przejdźmy tutaj od drugiej strony. Jak widzicie, wszyscy mają pomarańczowe kamizelki. Napiszcie w komentarzach, czemu są pomarańczowe kamizelki, a nie na przykład żółte czy zielone. Czemu są pomarańczowe na STP? SKM-ki. No i możemy zobaczyć teraz parę zdjęć ze środka, gdzie mogliśmy wejść do kokpitu. No niestety nie mam filmu, bo było dosyć tam ciemno i tylko zdjęcia się zachowały. W sensie nagrywam jakieś filmy, ale coś się nie zapisało dobrze. Także tak to wygląda. I tutaj zobaczcie, kasowniki też muszą być sprawdzane. Wejściówka jednorazowa do metra. Nowa, szara. I przy okazji stara wejściówka jednorazowa. Możecie też zobaczyć. Czemu te wejściówki tutaj są? Jedną dostałem tutaj właśnie. One te są tutaj używane po to, aby przetestować wszystkie kasowniki, które są na miejscu. Sprawdzić, czy dobrym nadruk, czy dobre informacje podają i czy w dobrym miejscu. I wtedy są stosowane wejściówki jednorazowe od metra, bo na nich jest nadrukowywane, tak jak na zwykłym bilecie, dokładne informacje kasownika. Jest to taki specjalny game changer i da się z niego wyjść. Czemu są nie bez kolorów? No myślę, że po prostu są w tak dużej produkcji produkowane i w ten sposób są tańsze. Zresztą ja się nie dziwię, do takiego przemysłowego użytku jak sprawdzanie kasowników, białe wejściówki, czyli czy tam czarno-białe, to jest dobre podejście. Ale znaleźć taką wejściówkę to naprawdę jest coś, bo wejściówki jednorazowe są naprawdę dużą rzadkością. Kiedyś dało się spotkać je na stacjach metra nowych, na Księcia Janusza chyba też jedną taką właśnie wejściówkę znalazłem. I przechwyciłem oczywiście. Dobrze, parę zdjęć. Zobaczcie w ogóle, jak te budynki ładnie wyglądają. Po prostu cuda. Ale wejdźmy sobie do hali, proszę bardzo. Nie schodziliśmy na dół niestety. Nie oglądaliśmy jakby na SKM-kę od dołu, ale to możemy zostawić na za rok, na kolejne dni transportu. Także tak to wygląda. Tu ciekawostka, możecie zobaczyć, co te X-y oznaczają. To jest miejsce, gdzie powinny być skierowane światła od różnych pociągów. Różne składy mają w różnych miejscach ustawione światła. Po prostu są na różnych wysokościach i tak to jest zrobione. Mania, kolejne zdjęcia, trochę zdjęć. Przy okazji mania, czego nie powiedziałem wcześniej, jest w pełni ogrzewana. Czyli może pracować w dowolnych warunkach. Jedyne, co musi być dobrze zrobione, a konkretnie co jest zależne od warunków, to jest to, iż pudło całego pociągu musi się ogrzać do minimum 0 stopni, żeby nic po prostu na nim nie zamarzło. Ale pomijając to, mynia jest w pełni ogrzewana, także spokojnie można myć pociągi. I są myte pociągi również w zimę. Tu możemy zobaczyć mynię od drugiej strony. Tutaj też nie ma przy okazji, jak możecie zauważyć, zbytnio do zjazdów elektronicznych, są manualne. Ale to przy tak dużym obiekcie to raczej chyba jest normalne. Zobaczmy. Kolejne miejsce, wyjścia ewakuacyjne. To akurat ciekawe, to jest w takiej bramie, która jest rolowanej. Niestety tych bram nie miałem zbytnio jak pokazać, bo nie miałem przy sobie szerokiego kątu, bo udało się wejść na STP. Za co jeszcze raz bardzo dziękuję Szybkiej Kolei Miejskiej, że zrobiła takie dni transportu i możliwość wejścia i zwiedzenia. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za taką możliwość. No i za to, że można pokazywać wam zdjęcie, bo się pytałem, to było, że można spokojnie wam pokazywać. Dlatego też pokazuję. Tak to bym tego nie pokazywał. Na przykład w metrze, jakbyście weszli na STP, chcieli pokazać zdjęcia, to pioruny w oczach chyba się pojawią. Tak mi się wydaje niestety. No ale to metro tam ma po prostu swoje przeżycia, także to
swoje historie, tak? To na osobny odcinek można by wyciągnąć. Przy okazji zobaczcie, jak pociąg jest wysoko położony. Tutaj schodkami wchodziliśmy do środka, co też było dosyć ciekawe. Łączenie SKM-ek. Tu dużo z tych zdjęć, które widzicie, to ja będę mieć teraz mniejsza z tym, jak będę mówić coś o SKM-kach, bo po prostu idealnie to wychodzi. Naprawdę, nie spodziewałem się, że uda mi się tutaj wejść. Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu zobaczyłem SKM-ki trochę z bliska, bo o SKM-kach najmniej mówię na kanale. Po prostu głównie to są pojazdy. Własnej infrastruktury poza stacjami techniczno-postojowymi oni nie mają. Nie budują własnych stacji, nie budują własnych torów. No ale tak czy siak. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!